Słuchajcie, uszkodzona ładowarka z Lidla okazała się jeszcze lepsza po lekkim przerobieniu. Ja po prostu ominąłem w niej elektronikę sterującą procesem ładowania, ale ta ładowarka ciągle daje napięcie, dlatego że przetwornica nie uległa uszkodzeniu, jest ciągle sprawna. To górne napięcie, jakie osiąga przetwornica, to jest 16,4 V. I jak widzicie na tym już dobrze wysyconym akumulatorze, przy napięciu 16,4 prąd ładowania mamy 600 mA, ale gdy troszkę obciążę akumulator, żeby wam pokazać, jaki jest prąd ładowania przy trochę niższych napięciach, to jak już macie trochę doświadczenia i możecie sobie wyliczyć według prądów potrzebnych do ładowania waszych większych akumulatorów, to myślę, że jest to idealny prąd, jaki w tej chwili widać, do wysycania dużych akumulatorów, na pewno od 60 Ah powyżej do 100 Ah, myślę, że spokojnie jesteśmy w stanie wysycić akumulator w tej chwili tą ładowarką. Jak widzicie, przy obniżającym się napięciu prąd wzrasta do tego prądu maksymalnego, który jest w stanie dać ta ładowarka. I ona rozpoczyna ładowanie w tej chwili od samego początku, nawet głęboko rozładowany akumulator. Po prostu dla niej nie ma znaczenia, dlatego że elektronika nie odgrywa tu już żadnej roli, nie weryfikuje napięcia początku ładowania. Tyle tylko, że trzeba wziąć pod uwagę, że po prostu rozpocznie ładowanie maksymalnym prądem, tymi prawie 4 amperami. Ale myślę, że stała się bardzo użytecznym urządzeniem. I pokażę wam zaraz, jak to zrobiłem. Otworzę ją i pokażę, w które miejsce warto się wlutować, żeby po prostu uzyskać ten rezultat, który mam tutaj ja. I dodatkowo ta ładowarka jest zabezpieczona przed zwarciem. Zobaczcie, jak ona reaguje, gdy zewrę jej klemy. Ona się po prostu wyłączy i włącza się ponownie. Także nie ma tutaj niebezpieczeństwa, że ją uszkodzimy w jakikolwiek sposób. Także wydaje mi się, że jest to po prostu super urządzenie. No może straciło tyle na walorach użytkowych w takim sensie, no że nie możemy jej podpiąć w tej chwili do samochodu, do akumulatora w samochodzie bez odpinania klem. Ale jest w tej chwili świetnym urządzeniem do podnoszenia gęstości elektrolitu w akumulatorze i stało się po prostu zwykłym prostownikiem. Zaraz ją otworzę i pokażę wam, jak to podlutować w środku. No i mamy ładowarkę otwartą. Oczywiście wyjmujemy wtyczkę z kontaktu i zwracam wam uwagę na to, że na tym kondensatorze zaraz po wyjęciu z zasilania mamy napięcie 300 V, także uważałbym na niego, można sobie na nim nawet zrobić zwarcie, żeby go rozładować, bo niestety możemy zostać nieprzyjemnie porażeni. No myślę, że nic się nam groźnego nie stanie, ale nie jest to przyjemne. Zobaczcie, gdzie ja się podpiąłem. Ten czerwony przewód, który tutaj widzicie, to jest plus wyjście z tej ładowarki. Ja po prostu podlutowałem sobie go do tej dużej powierzchni, która tutaj jest. To jest cała ta ścieżka, na całej powierzchni jest dodatni biegun wyjścia z tej ładowarki. Jest to ta lewa część, gdzie było wyjście oryginalnie. I minus wziąłem sobie stąd, czyli z oryginalnego miejsca, gdzie jest podpięte wyjście z tej ładowarki. Ja już tutaj kabel obcinałem, więc jakoś to sobie tam wykombinujecie. No w każdym razie ja sobie zrobiłem tutaj otwór, przeciągnąłem nowy przewód, dlatego że ten oryginalny z tej ładowarki już wykorzystałem w swoim prostowniku. No ale to nieistotne. No myślę, że z tym sobie bardzo prosty sposób poradzicie. Wiecie po prostu już gdzie. Tutaj plus, tu minus w tym punkcie lutowniczym. I mamy fajną ładowarkę, bo też no myślę, że nie każdy potrafi sobie poradzić z elementami SMD. Nie jest to zbyt proste, jeżeli nie macie zbyt dużej wprawy w lutowaniu, łatwo jest sobie przepalić po prostu te wszystkie ścieżki tutaj. Jeżeli nie chce wam się w to bawić, bo nie wiem, boicie się, że i tak to wam się nie uda,
No możecie to po prostu zrobić w taki sposób, bo rezultaty są równie dobre, myślę. Albo nawet można sobie po prostu wypuścić dodatkowe przewody, nie wiem, ja robię sobie to na wtyczkach XT60 i mieć po prostu wyjście stosowane tylko do robienia gęstości elektrolitu, ale to już według własnej inwencji. Po prostu zrobicie tak, jak uznacie. Ja wam po prostu pokazuję, w jaki sposób ja to zrobiłem. Bo to tak jak mówię, na szczęście uszkodzeniu nie uległa przetwornica, tylko elektronika sterująca. No i myślę, że jeszcze można w tej chwili spokojnie tę ładowarkę stosować i praktyczne zastosowanie jeszcze znajdzie i w waszym garażu. Także ja już nie będę tutaj zabierał waszego czasu na składanie tego i myślę, że to na tyle, jeśli chodzi o tę ładowarkę. No i pozdrawiam, dzięki za oglądanie.